chciałam Ci pogratulować też nominacji do Zimnej Wojny, dlatego że to także Twój sukces. Chciałam Cię zapytać, czy zaskoczyło Cię to, że jednak nominacji nie dostała Joanna Kulik? Nie wiem, czy mnie zaskoczyło, zasmuciło, bo zaskoczyło nas, że mieliśmy 3 nominacje do Oscarów w ogóle. Bo był już taki moment po Globach, że Paweł mówił, to jest tak wszystko płynne i nie do przewidzenia, że on właściwie, przynajmniej taki był bardzo zachowawczy i nie liczył na te nominacje. I teraz później jedna, druga, trzecia, no byliśmy akurat w czasie ogłaszania tych nominacji w Instytucie Sztuki Filmowej, więc to na żywo oglądaliśmy, to nam się naprawdę tam nogi uginały, a zwłaszcza Łukaszowi Żalowi, który nagle dostał osobistą nominację do Oscara wśród 5 największych operatorów na świecie. Więc to teraz mam już gęsią skórkę, jak to mówię. Nie dziwię się, rozumiem. To niesamowite wydarzenie. Także no oczywiście, że przykro, że Joasi nie ma wśród nominowanych, ale ją już tyle, myślę, dobra spotkało i zaskakujących rzeczy w życiu z powodu Zimnej Wojny. I cały czas zresztą tam jest na miejscu w Los Angeles, niedługo do niej dołączymy. Myślę, że sobie poradzi. No. To z pewnością. Borysie, powiedz, a czy Ty spotkałeś się z jakąś ofertą pracy za granicą, w Stanach, w związku z sukcesem Zimnej Wojny? Tak, zrobiliśmy już razem z Tomkiem Kotem zresztą dosyć duży, bardzo duży serial, produkcję BBC One. Kręciliśmy to w Czechach i później też było w Anglii zdjęcia w Manchesterze opowiadającą o losach kilku rodzin z Francji, z Polski, z Anglii. I te losy w czasie II wojny światowej zwykłych ludzi przeplatają się ze sobą. Serial się nazywa World on Fire. Jest kilka innych rzeczy, o których jeszcze nie mogę mówić.